Michał Nowak, witam w pierwszym odcinku magazynu sportowego Telewizji Dami. W miniony weekend o ligowe punkty walczył Radomiak, Hydrotrak czy Cerat Enea Czarni. Zapraszam na przegląd wydarzeń sportowych ostatnich dni. Radomiak Radom w meczu trzeciej kolejki Fortuna pierwszej ligi pokonał GKS 1962 Jastrzębie 1-0. Już w 10 minucie zieloni objęli prowadzenie po golu Karola Angielskiego. Do końca meczu ten wynik nie uległ już zmianie. Na pewno jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z wyniku. Wygraliśmy dzisiaj trudny mecz, tak? Trudny mecz, bo wiedzieliśmy, że zespół Jastrzębia jest po dwóch porażkach i na pewno tutaj postawił nam duże gdzieś tam wymagania. Po zakończeniu spotkania mocnych słów w kierunku arbitrów użył trener Dariusz Banasik. Należały nam się w tym meczu 3 rzuty karne, jeżeli nie 3, to przynajmniej 1, ale wydaje mi się, że 3. I trochę muszę tak powiedzieć, że po tym trzecim niepodyktowanym rzucie karnym, który był tak ewidentny i wydaje mi się, że to jest w ogóle nieporozumienie, że 4 sędziów jest na boisku i żaden nie widzi ewidentnego rzutu karnego na Leandro. No ja sobie opuściłem ławkę, poszedłem na trybunę, po prostu nie chciałem się dalej denerwować, patrząc na to, co się dzisiaj wydarzyło. Już w środę, 16 września o godzinie 19, Radomiak na wyjeździe rozegra z Chrobrym Głogów zaległy mecz drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Po 3 kolejkach rozgrywek podopieczni trenera Dariusza Banasika mają na koncie 6 punktów i plasują się na 6. miejscu w tabeli. Liderem jest Brukbet Termalika Nieciecza z kompletem 9 oczek. W meczu trzeciej kolejki Energa Basket Ligi Hydrotrak Radom pokonał MKS Dąbrowa Górnicza. Podopieczni trenera Roberta Witki podeszli do tego spotkania po wysokiej porażce i kiepskiej grze na inaugurację z Legią Warszawa. Radomianie od początku meczu z MKS-em postawili na mocną defensywę, a na parkiecie wiele było walki i na przerwę schodzili z przewagą 5 punktów. W trzeciej i czwartej kwarcie wynik wciąż był sprawą otwartą, ale w końcówce sprawy w swoje ręce wzięli Nick Neal i Deion Griffin. Amerykanie wykazali się spokojem i opanowaniem w kluczowych fragmentach gry, co pozwoliło zespołowi z Radomia na odniesienie premierowego zwycięstwa. Gospodarze wygrali 81-74. Niesamowita determinacja, bardzo dobra chemia na boisku, bardzo dobra, pozytywna energia. Także wszyscy gracze, bardzo tutaj też chciałbym pochwalić graczy z ławki, którzy nam dali 30 punktów w tym meczu. I każdy zawodnik, który pojawił się na parkiecie, nam dał dużo w tym meczu. Na uwagę zasługuje statystyka celnych rzutów za 3 oczka po stronie Hydrotraku. Gospodarze oddali 32 próby, z czego drogę do celu znalazło aż 15. Myślę, że dobry procent za 3 punkty tego brakowało w pierwszym meczu. 47%, więc jeśli będziemy rzucać na takim poziomie i grać z taką agresją w obronie, to będziemy mogli walczyć z każdym. Radomianie już w środę, 16 września, rozegrają zaległy mecz drugiej kolejki, a ich rywalem będzie Polpharma Starogard Gdański. Spotkanie odbędzie się w Radomiu i rozpocznie o godzinie 19.30. Hydrotrak rozegrał do tej pory 2 spotkania w sezonie 2020-21 Energa Basket Ligi. Raz wygrał i raz przegrał i plasuje się na 11. miejscu w tabeli. Prowadzi z kompletem zwycięstw Stelmet Zielona Góra. W pierwszej kolejce sezonu 2020-21 plus ligi siatkarze Ceradu Enei Czarnych Radom po 5-setowym boju pokonali Indyk Pol AZS Olsztyn we własnej hali. Mecz zaczął się od zwycięskiego seta dla gospodarzy. Kolejne 2 wygrali przyjezdni. Wojskowi jednak doprowadzili do tiebreaka, którego wygrali 15-13 i cały mecz 3-2. Mecz bardzo szarpany. Nie można powiedzieć, że to była siatkówka na wysokim poziomie, ale na tym etapie i na początku, po takim okresie tej pandemii, to wszystko tak te mecze mogą wyglądać. Bardzo ogromnie się cieszę z tego zwycięstwa. Gratuluję swojej drużynie. Będzie to bardzo ważne dla nas na przyszłość. Tymczasem za siatkarkami Leclerc, Moja Radomki Radom 2 ostatnie sparingi przed startem Tauron Ligi. Podopieczne trenera Ricardo Marqueziego pokonały w wyjazdowych meczach kontrolnych 4-1 DPD Legionowie Legionowo oraz 3-1 Grot Budowlanych Łódź. Szersza relacja z pierwszego meczu plus ligi pomiędzy Ceradem Eneą Czarnymi Radom a Indyk Polem AZS Olsztyn oraz zapowiedź inauguracji w wykonaniu Leclerc, Moja Radomki Radom w czwartkowym magazynie siatkarskim Tiebreak Telewizji Dami.
Po udanych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców, tym razem lekkoatleci RLTL Optima Radom nie odnieśli sukcesów, mimo że Mistrzostwa Polski do lat 20 odbyły się w Radomiu. RLTL Optima wystawiło do Mistrzostw Juniorów skromną, zaledwie 4-osobową ekipę. Przed zawodami mówiło się o 2, może 3 szansach medalowych. Sprinterka Martyna Osińska była 3. w biegu na 100 metrów, ale tylko w finale B. Na pocieszenie radomianka ustanowiła rekord życiowy wynikiem 12 sekund 19 setnych. Mistrzynią Polski Juniorek została Pia Skrzyszowska z AZS AWF Warszawa. Zwyciężczyni setki uzyskała czas 11 sekund 58 setnych. Martyna Osińska startowała też w biegu na 200 metrów i zajęła 5. miejsce w finale B. A to już finał biegu mężczyzn na 100 metrów. Zwyciężył Oliver Wdowik z Resowi Rzeszów z dobrym czasem 10 sekund 45 setnych. Radomscy trenerzy wiązali medalowe nadzieje z Michałem Sumińskim, który wystąpił w skoku w dal. Do podium zabrakło jednak sporo, bo 20 cm. Radomianin osiągnął 6 metrów i 64 cm. Brązowy medalista skoczył 6 metrów i 84 cm. A zwycięzca konkursu Kacper Krawczyk z AZS Łódź 7 metrów i 17 cm. Blisko medalu był Mateusz Gos, który zajął 4. miejsce w biegu na 5000 metrów. Natomiast w biegu na 100 metrów przez płotki 7. w finale B była Jadwiga Ordowicz. W sumie radomianie zdobyli 25 punktów do tak zwanej klasyfikacji ministerialnej. Dało to ekipie RLTL Optima 57. miejsce w rankingu klubowym mistrzostw. W meczu kończącym 6. kolejkę spotkań w grupie pierwszej trzeciej ligi broń Radom nie sprostała Legionowi Legionowo. Bramki dla Spadkowicza zdobywali Michał Bajdur w 18. minucie i Andrzej Trubecha w 51. minucie pojedynku. Mecz zakończył się wygraną Legionowi 2-0. Piłkarki radomskiego Hydrotraku zdobyły punkt w starciu z Pogonią w Tczewie. Wyrównującą bramkę uzyskała Kinga Molenda w 3. minucie doliczonego czasu gry. Pojedynek zakończył się remisem 1-1. Proch Pionki w debiucie trenera Ryszarda Kłuska zremisował w 4. lidze na boisku lidera Mazowi Mińsk Mazowiecki. Radomiak 2 Radom i Zamójnie Radom przegrały swoje mecze po 0-4, kolejno z KS Warka oraz Oskarem Przysucha. W meczu Ligi Okręgowej pomiędzy Centrum Radom a Energią Kozienice początkowo więcej do powiedzenia mieli goście. Potem gra się wyrównała, a radomianie byli coraz groźniejsi. Mecz zakończył się remisem 1-1. Po 7 kolejkach Centrum zajmuje 12. miejsce w tabeli. Drużyna Młodzika kontynuuje zwycięską serię w A-klasie. Podopieczni Łukasza Glisty rozgromili na własnym boisku Sadownika Błędów 6-1. Młodzik jest liderem grupy drugiej A-klasy, natomiast nie popisali się występujący w grupie pierwszej piłkarze broni 2. Radomianie ulegli u siebie Plonowi Garbatka 1-3. Gościem magazynu sportowego Telewizji Dami jest dziś Martyna Kotwiła, lekkoatletka RLTL Optima Radom. Dzień dobry Państwu. Cześć Martyna. W miniony weekend w Radomiu odbyły się Mistrzostwa Polski do lat 20. Dla Ciebie to była taka przepustka tam 2 lata temu do Mistrzostw Świata Juniorek, prawda? Jak wspominasz właśnie tamte czasy? Dokładnie tak. Każdy z nas ma jakieś etapy w życiu biegacza do przejścia. No i to była akurat moja kategoria wiekowa do lat 20. To był no, tak naprawdę mój najlepszy w życiu sezon, bo tam biegałam najszybsze wyniki w swojej karierze. No i między innymi tam też uzyskałam, potwierdziłam minimum na Mistrzostwa Świata. No i dzięki tej imprezie też zostałam powołana na imprezę międzynarodową. Na której i potem też... na tych Mistrzostwach Świata był brąz. Dokładnie tak, był brąz. Niesamowite uczucie. Do tej pory, jak o tym myślę, to gdzieś tam serce mocniej bije. No bo jednak medal Mistrzostw Świata w sprincie to jest coś wielkiego i udało mi się stanąć w tej najszybszej trójce w tej kategorii wiekowej, więc mega duma. Ale to nie był koniec sukcesów w tamtym roku, bo Mistrzostwa Polski Seniorek, złoty medal i przede wszystkim można powiedzieć to pobicie rekordu świętej pamięci Ireny Szewińskiej, 54-letniego rekordu Polski Juniorek, także no to był ogromny sukces chyba dla Ciebie. No i... Właśnie jak wspominasz tamte same zawody i jakby sam fakt, że pobiłaś ten rekord, którego przez 54 lata nikt nie mógł pobić. No właśnie, można było już powiedzieć, że tymi Mistrzostwami Polski zrobiłam wszystko w swojej kategorii wiekowej, nie miałam nic tak naprawdę do stracenia. Wystartowaliśmy już w seniorach, czyli no tak naprawdę open w Polsce.
No i wiedziałam, że jestem na pozycji medalowej, no ale miałam oczywiście bardzo mocną rywalkę i zawsze powtarzaliśmy, że no, nie ma nic do stracenia, więc jeżeli wygram, to będzie fajnie, ale jeżeli będę druga, to też jest nadal Wicemistrzostwo Polski i mega sukces. Ja podeszłam z taką spokojną głową, po prostu wiedziałam, że swoje już mam imprezy za sobą. Wystartowałam, pamiętam wtedy, że już na wirażu gdzieś tam Anię wyprzedziłam i mówię, kurczę, chyba jest dobrze, aby to tylko dociągnąć. Jak ja zobaczyłam w ogóle ten wynik na tablicy, mówię, wow. Więc sama ta świadomość, że tylko Irena Szewińska biega szybciej i ja jeszcze biegam szybciej od niej i to wcale nie o setną dwie, tylko 20, no to naprawdę mega duma i do tej pory cieszę się, że przez ten nawet rok porównywali mnie do takiej wybitnej ikony. Mhm. Jak rozmawialiśmy, pamiętam, po tamtych mistrzostwach wspominałaś, że w sporcie seniorskim zaczynasz dopiero raczkować, chcesz się nauczyć chodzić, a dopiero biegać i osiągać rezultaty w tym seniorskim sporcie. To już nauczyłaś się chodzić? Powiem tak, cały czas zbieram to doświadczenie, nie ukrywam, postawiłam sobie tą poprzeczkę bardzo wysoko i muszę się ustabilizować na tym poziomie. Też to był taki mój przełomowy sezon, bo zazwyczaj gdzieś tam na czerwiec, lipiec kończyłam swoje starty w mojej kategorii, a tutaj trzeba było jeszcze pociągnąć tą starszą kategorię. Zrobiłam także minimum na Mistrzostwa Europy Seniorów, więc tych imprez takich głównych zrobiło się nie jedna, a cztery z obozu na obóz i gdzieś tam trochę przeciążyłam, można powiedzieć, ten mój organizm. Musiałam dojść powoli treningiem do tej stabilizacji, tam gdzieś się wkradły jakieś przeciążeniowe kontuzje, musiałam się trochę z tym pozmagać, ale już myślę, że wychodzę na tą prostą i liczę na to, że będzie tylko lepiej. Właśnie, bo w tym roku, żeby się nie pomylić, 23,84, srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorek. Mhm. Wynik troszeczkę gorszy od tamtego, można powiedzieć chyba, że nawet znacznie gorszy. Tak. No właśnie, ale jakie są przyczyny tego, że właśnie ten wynik, który osiągnęłaś w tym roku, no jest, odbiega od tego sprzed dwóch lat? Na pewno dużo przyczyniło się to o ten okres pandemii, bo jako zawodnicy mieliśmy cały czas taki system obozowy, a tutaj trzeba było trenować samemu w domu, często na różnych tam podłożach, bo to niekoniecznie mieliśmy ten tartan, trochę w lesie, trochę w parku, ten trening. Szczególnie ten początek w okolicach marca, kwietnia był ciężki, i prawda? Ten trening nie był taki... Nie dało się nic za bardzo zaplanować, bo też trenowaliśmy i nie wiedzieliśmy, czy zaczniemy startować w maju, czy w czerwcu, czy w ogóle zaczniemy trenować, a trening jest tak wyspecjalizowany i pod jedną imprezę jest ułożony, że ciężko było w ogóle cokolwiek, więc to wszystko było takie neutralne, że tak powiem. No i samo to, że było, nie było możliwości wyjazdu, nie było tych treningów dwa razy dziennie, no to te wyniki gorsze, ale też było tych startów mało. Bo normalnie startowaliśmy co weekend, a teraz jak się te starty nałożyły, mieliśmy środa, sobota, niedziela i ja często startowałam po trzy razy, żeby tych startów nadrobić, w miarę się przygotować do tych mistrzostw. No i ten organizm nie był na tyle wydolny. No a też u nas w sprincie mają bardzo dużą rolę grają, jaka jest pogoda. No i akurat moje Mistrzostwa Polski odbyły się o 19 godzinie, w największą ulewę, w zimno, a no mięśnie warunki nie są... nie sprzyjały. Nie sprzyjały, więc no taki wynik, a nie inny. Ale no na Mistrzostwach nie liczą się absolutnie wyniki. Tylko medale. Tylko medale, aczkolwiek jak są fajne wyniki, to też wiadomo... Tak, w Lublinie wynik u mnie grał największą rolę, można powiedzieć. A tutaj no było to Wicemistrzostwo Polski i no to też jest tytuł wow, tyle że no mówię, ja już też byłam tą mistrzynią Polski i chcę dążyć że do tego. Chłodno podchodzisz do tego. Chcę być już najlepsza i wiadomo, jak każdy chce zdobywać złote medale, skoro wiem, że mam takie możliwości. Myślisz, że takie imprezy jak Mistrzostwa Polski Seniorów w zeszłym roku, w tym roku Mistrzostwa Polski do lat 20 i w najbliższy weekend do lat 18 może w jakiś sposób się przyczynią do tego, że w Radomiu ta lekka atletyka będzie jeszcze bardziej wypromowana, że właśnie pojawią się osoby, które będą chciały przez to zacząć trenować?
Ja w ogóle jestem mega dumna z Radomia, że to jesteś jedną z ambasadorek tych imprez. Dokładnie, tak. Cieszę się, że w Radomiu ruszyły takie imprezy, bo naprawdę mamy do tego fajne warunki. Mamy jeden z lepszych, ładniejszych stadionów w Polsce, więc fajnie, że to jest tak organizowane. Byłam też na niejednej takiej imprezie i naprawdę tutaj organizacja u nas była na najwyższym poziomie. Bez względu na to, czy to były mistrzostwa juniorów czy seniorów, fajnie to wszystko się odbywało, więc liczę na to, że to zachęci ludzi i na pewno też my jako Radomianie mamy duże osiągnięcia i jeżeli mamy możliwość się pokazywać tutaj u nas, to na pewno to bardziej promuje nas jako lekkoatletów i miasto jeszcze bardziej, jeśli chodzi o lekkoatletykę. Bo ty swoją przygodę z lekką atletyką zaczynałaś w wieku, o ile się nie mylę, 11 lat? Dokładnie, miałam 11 lat, byłam w czwartej klasie podstawówki, czyli tak naprawdę jeszcze dzieciaczek, na początku to jakaś tam zabawa, przerodziło się to w tak profesjonalny sport, no już gdzieś na poziomie końca gimnazjum, ale wiadomo, to już wszystko było ukierunkowane pod mój sprint i ten trening też ja zawsze podchodziłam bardzo ambitnie, więc trzeba na pewno złapać tego bakcyla i dawać siebie 100%, żeby to jakby szło do przodu cały czas. Na koniec pytanie chyba, którego nie mogło zabraknąć. Przyszły rok, Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Myślisz już o tym? To jest twój cel nadrzędny na przyszły sezon? Oczywiście, że tak, wiadomo, każdy lekkoatleta, każdy sportowiec w ogóle chce się dostać na Igrzyska. No tutaj niestety był taki rok, jaki był, więc to zostało przełożone, ale będę starała się o kwalifikacje, nawet jeżeli mi się nie uda to indywidualnie, to będę mocno walczyła o sztafetę, bo jako sprinterki mam mocne szanse, żeby wejść tam z czasem na Igrzyska. No i cóż, jest nas teraz coraz więcej szybkich dziewczyn, więc na pewno będzie mocna walka o tą czwórkę, ale ja wcale nie zamierzam odpuszczać i gdzieś tam cały czas trenuję, ile tylko mogę. Trenerka układa trening, mocno tam analizuje, co mi pomaga, co jednak nie. No i będziemy na pewno się starały urywać dużo, na pewno chcę się zbliżyć do swojego tego najlepszego wyniku w karierze, żeby tam pojechać, w ogóle trzeba będzie to robić. Więc wiem na pewno, że mam takie predyspozycje. Zmienimy trochę w treningu. Mam nadzieję, że już wrócą te obozy normalnie, będziemy mogli wyjeżdżać, trenować i że te igrzyska się w ogóle odbędą. No. Także trzymamy kciuki, żeby udało się to upragnione minimum zdobyć, a potem za jak najlepszy występ w Tokio. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo. Moim Państwa gościem w magazynie sportowym Telewizji Dami była dziś Martyna Kotwiła, lekkoatletka RLTL Optima Radom. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.